Przezrocze numer 39. Ustawienie robotnika na stanowisku pracy. W fabryce kondensatorów wprowadzono spawarki automatyczne. W wyniku reorganizacji kilku robotników przeniesiono do innych wydziałów. Jednym z przeniesionych jest pomocnik spawacza Jagodziński, który po rocznej praktyce w zakładzie okazał się chętnym i zdyscyplinowanym robotnikiem. Jagodziński udaje się z przeniesieniem do mistrza oddziału półfabrykatów metalowych. Nie bardzo mi to na rękę teraz. Czasu mam niewiele. Roboty też na razie dla pana nie ma, ale jakoś to będzie. Niech pan pobierze ubranie robocze i przyjdzie do mnie. Zaopatrzonego w ubranie robocze Jagodzińskiego mistrz zaprowadził do prasy automatycznej i przedstawił go ustawiaczowi. To nasz nowy pracownik. Nie mam na razie dla niego roboty, więc będzie tymczasowo pomagał Zielińskiemu. Zapozna się z prasą, a potem zobaczymy. Dobrze, dlaczego nie? Zrobi się. Przez następnych kilka dni Jagodziński pracował przy prasie automatycznej, aż pewnego dnia podszedł do niego mistrz, mówiąc: no, nareszcie załatwione. Wprowadzamy drugą zmianę. Będzie pan pracował na tej prasie obok. Na pierwszą zmianę, a Marinowski przejdzie na drugą zmianę. Zmianę wprowadzimy od przyszłego tygodnia. Ustawiacz panu wszystko pokaże. W poniedziałek Jagodziński przyszedł na pierwszą zmianę, ale do pracy nie przystąpił z powodu nieobecności ustawiacza. Jagodziński udaje się więc na poszukiwanie mistrza. Zastaje go w wypożyczalni narzędzi i informuje o nieobecności ustawiacza. Mistrz na to odpowiada: niech pan wróci na swoje miejsce, ja tam wkrótce przyjdę i sprawę wyjaśnię. Po dwóch godzinach mistrz zjawił się i poinformował Jagodzińskiego: ustawiacz jest chory. Kilka dni go nie będzie, wobec tego ja pokażę panu pracę automatu. W ciągu mniej więcej godziny mistrz pokazał Jagodzińskiemu, jak należy maszynę uruchomić, jak włączyć sprzęgło, jak założyć taśmę metalową. Pokazał również możliwe zatarcie się sprzęgła, zwracając uwagę na warunki bezpieczeństwa pracy. Z kolei Jagodziński powtórzył czynności pokazane uprzednio przez mistrza. Mistrz przyjrzał się temu i powiedział: jak pan widzi, robota jest prosta, nieskomplikowana, trzeba tylko uważać. Gdyby pan czegoś nie wiedział, niech pan wezwie ustawiacza albo poprosi Zielińskiego. To dobry chłopak, zawsze panu pokaże. W ciągu następnych kilku dni Jagodziński starał się pracować jak najlepiej, lecz ciągle miał jakieś niepowodzenia. To sprzęgło mu się zacinało, to wskutek stępienia się przyrządów detale wyszły z gradem. Częste kłopoty z maszyną speszyły go i zaniepokoiły. Postanowił więc pomówić z Zielińskim. Następnego dnia, w czasie przerwy śniadaniowej, zwraca się do Zielińskiego. Jakoś mi ta robota nie wychodzi. Nie jestem przyzwyczajony do drobnych detali i do takiej szybkości. Czy nie ma na tym oddziale jakiejś innej pracy, trochę wolniejszej? Niech się pan nie przejmuje, to są początki, potem pójdzie lepiej. Ale jak pan chce, to niech pan pomówi z mistrzem. Może znajdzie panu inną pracę. Trzeba go tylko upilnować, bo on nigdy nie ma czasu. Po tej rozmowie wiele razy Jagodziński próbował zatrzymać mistrza i pomówić z nim, lecz bezskutecznie. W kolejnej rozmowie z Zielińskim Jagodziński dowiedział się, że najlepiej będzie pomówić z mistrzem po pierwszym, kiedy ma mniej roboty. Lecz nie doczekał się początku najbliższego miesiąca, bo mistrz wpadł z krzykiem: coś pan narobił! Kilka tysięcy detali jest zepsutych! Gdzie pańskie oczy?
Ja właśnie chciałem z panem pomówić w tej sprawie, tylko... Trzeba było najpierw mówić, a potem psuć detale. Gdybym wiedział, że jest pana taki pracownik, to bym pana do oddziału nie wpuścił. Tak? To ja sobie mogę pójść. Bez łaski. Zdenerwowany Jagodziński pobiegł do kierownika wydziału, prosząc o zwolnienie go z pracy. Tak nie można. Trzeba sprawę wyjaśnić. Niech pan kierownik wyjaśnia. Ale ja nie chcę tu pracować. Czy można było nie dopuścić do tej sytuacji? Co byś ty zrobił, będąc na miejscu Moronia?